Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z okazji Dnia Sołtysa zakończyliśmy przed chwilą takie krótkie spotkanie tutaj w Europarlamencie. Zaprosiliśmy Państwa sołtysów od nas z Polski, żeby zobaczyli pracę Europarlamentu, gdzie zapada wiele decyzji także dotyczących polskich rolników, gdzie można dobrze te interesy realizować jako jednej z instytucji, jako w jednej z instytucji Unii Europejskiej, gdzie ważne sprawy rolników także są decydowane czy współdecydowane. Prowadziliśmy rozmowę na temat stanu polskiego rolnictwa, dyskutowaliśmy o tym, jak dzisiaj żyje się na wsi, jakie są realia tego życia. Państwo zgłaszali swoje uwagi, ja też mówiłem ogólnie o pracy w Europarlamencie i o tym, czym Europarlament w obecnym momencie się znajduje. I przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie Państwu, wszystkim paniom, podziękować za przybycie, bo są też z nami panie sołtys. Ja się ogromnie cieszę, bo dla mnie właśnie państwo są przykładem takiego największego zaangażowania w sprawy społeczne, zarazem najbliżej obywateli. To jest taka, można powiedzieć, najpiękniejsza realizacja zasady subsydiarności, czyli pomocniczości, tego, że władza publiczna powinna być realizowana jak najbliżej obywateli. To właśnie sołtys jest wybierany bezpośrednio w swojej jednostce pomocniczej gminy, jaką jest sołectwo. Właściwie sołtys ma tą sytuację, że jest powszechnie znany, znaczy wszyscy mieszkańcy, którzy głosują, znają swojego sołtysa, znają też zawsze kandydatów, bo to są niewielkie społeczności. Przez to śmialiśmy się, że może to są wybory najtrudniejsze, bo to nie jest tak, że głosuje się na jakiegoś tam kandydata, którego się zna tylko z mediów, ale rzeczywiście głosuje się na takiego kandydata, o którym wszystko się dokładnie wie, więc to są osoby najczęściej rzeczywiście o takiej absolutnie krystalicznej opinii i takie, które są bardzo, bardzo głęboko zaangażowane na rzecz swoich społeczności lokalnych. To są i kobiety, i mężczyźni, i u Państwa też to zaangażowanie jest na pierwszy rzut oka widoczne, dlatego ja dziękuję przez Państwa ręce wszystkim polskim sołtysom w tym dniu za tą ich ogromną pracę, którą wkładają na rzecz swoich społeczności lokalnych, ale także na rzecz polskiego rolnictwa. I chciałem złożyć Państwu najlepsze życzenia wszystkim w tym dniu tego, żeby władza centralna Wam tą pracę, także tutaj przedstawiciele Polski w Europarlamencie, żeby Wam tą pracę ułatwiali rzeczywiście w ten sposób, żeby prowadzili takie działania, które będą poprawiały sytuację polskich rolników, a w związku z tym podnosiły także i jakość życia na wsi. Myślę, że to jest takie wielkie dążenie, które my wszyscy razem powinniśmy realizować. Także jeszcze raz przez Państwa ręce najlepsze życzenia dla wszystkich. Bardzo proszę złożyć także mieszkańców Państwa wsi. A przekazuję teraz głos panu przewodniczącemu Januszowi Wojciechowskiemu. Proszę Państwa, kilka słów. Tak, dobrze. Przepraszam. Dobrze. Szanowni Państwo, polska wieś, jej problemy bardzo trudne, coraz większe, wymagają między innymi aktywnej prezydentury. Gdyby Polska w minionych kilku latach miała aktywnego w sprawach wsi prezydenta, to decyzje, które w tym gmachu zapadały dotyczące pieniędzy dla polskiego rolnictwa, mogły być zdecydowanie bardziej korzystne. Mogliśmy dostać 6-8 miliardów euro więcej na polską wieś. Dzisiaj ta pomoc jest zdecydowanie za mała. W dużej mierze dlatego, że o sprawy polskiej wsi nie upomina się premier, ale także nie upomina się prezydent Rzeczypospolitej. To nieprawda, że prezydent nic nie może w tej sprawie zrobić. Może zrobić bardzo wiele. On jest przede wszystkim takim kreatorem politycznego stanowiska danego państwa i jego głos, nawet jeśli nie wiąże się z bezpośrednimi kompetencjami, to zawsze się liczy na zasadzie autorytetu. Także ja się bardzo cieszę z deklaracji Andrzeja Dudy, bo jego prezydentura będzie prezydenturą aktywną. Polska wieś bardzo tego potrzebuje, bo są na niej coraz większe problemy. Ja tylko wspomnę, że mimo iż polscy rolnicy produkują coraz więcej, mimo iż eksport produkcji rolnej z Polski rośnie o ponad 20% w ostatnich 3 latach, to polscy rolnicy zarabiają coraz mniej. Dochody rolników spadły, nie wiedzieć czemu, o 11%. To jest wynik bardzo złej polityki, która musi się zmienić i patronem tych zmian musi być prezydent Rzeczypospolitej, którym będzie Andrzej Duda. To jest wielka nadzieja dla polskiej wsi. Aktywna prezydentura, która nie będzie się ograniczała do wizyt dożynkowych, bo do tego się ograniczała prezydentura pana prezydenta Komorowskiego. Bardzo polska wieś potrzebuje takiej prawdziwej zmiany w podejściu do jej problemów. Dziękuję, panie pośle. Ja chcę jeszcze powiedzieć jedno zdanie. Dzisiaj mieliśmy spotkanie z komisarzem Hoganem, posłowie, którzy są w Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim.
I jest już pewien ślad interwencji pana posła, kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy, którą podejmował w Radzie Europejskiej. Interwencja dotyczyła trzech trudnych spraw dotyczących kar za przekroczenie kwot mlecznych, dotycząca rekompensat za rosyjskie embargo i sprawy związanej z afrykańskim pomorem świń, odszkodowań dla rolników w tych sprawach. No i przynajmniej w tej pierwszej sprawie dotyczącej kar za przekroczenie kwot mlecznych jest już pewna reakcja, bo zapowiedziano, że te kary zostaną rozłożone na raty na dłuższy okres czasu. To nie jest satysfakcjonujące do końca, ale to jest pierwszy ważny krok. Będziemy walczyć w przyszłości o to, żeby te kary były zniesione, bo polscy rolnicy są bardzo tym obciążeni. Ale to już taki efekt interwencji, którą kilka tygodni temu pan poseł Andrzej Duda podejmował w tej sprawie.